Cześć. Jako, że wybieram się właśnie na krótki urlop, to chciałam Wam pokazać, jakie książki planuję ze sobą zabrać. Ostatnio po prostu prawie w ogóle nie czytałam i mam teraz taką ochotę na czytanie, na jakieś ciekawe książki. Nie mogę się zdecydować, więc postanowiłam, że wezmę parę takich krótszych książek. Jedną, którą już zaczęłam, jeden komiks i o, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę Wam opowiadać, jak mi idzie. Najpierw książka, którą chciałam już czytać w ramach francuskiego Bingo, ale jakoś właśnie nie było mi po drodze. I to jest książka Davida Diopa. To jest w ogóle książka, która zwyciężyła Międzynarodową Nagrodę Bookera w 2021 roku, czyli teraz, tak? W tym roku. I nazywa się, znaczy tytuł jej to jest Nocą każda krew jest czarna. I z tego co wiem, to jest o doświadczeniach czarnoskórych żołnierzy we francuskiej armii podczas chyba I wojny światowej. Dalej, książka autora tej książki o tym stulatku, co wypadł za okno i nie wrócił, jakoś tak ten tytuł szedł. I tutaj mamy dziewczynę, która uratowała króla Szwecji. Tę książkę dostałam od Kuby cioci. Zobaczymy właśnie typowo tematycznie do Szwecji, no to szwedzki autor i książka ze Szwecją w tytule. Dalej mam książkę polskiej autorki. To są Dewocje Anny Ciarkowskiej. Już dawno chciałam przeczytać Pestki. Dewocje to jest jej nowsza książka. Też bardzo mnie ciekawi. Zresztą bardzo wiele też pochwał zebrała i ta pierwsza, i ta książka. Zobaczymy. Jest też bardzo krótka i mam nadzieję, że mi się uda ją przeczytać. Mam też Herbjørg Wassmo, Syna Szczęścia, i to jest książka, którą zaczęłam czytać na ostatnich wakacjach. Przeczytałam jakieś 100 stron, dokładnie 99, i odłożyłam pierwszy tom tej trylogii o Odinie. Bardzo mi się podobał. Tutaj na początku mamy perspektywę jej syna, jest trochę przeskok czasowy. Chwilę mi zajęło, żeby sobie to wszystko poukładać. No znowu teraz już pewnie nie będę pamiętać, co tam się dokładnie działo, no ale mam nadzieję, że jak już wejdę w ten klimat i w tę historię, to mi się szybko przypomni i będę mogła jakoś troszkę też poczytać tego. I ostatnia rzecz, to jest trzeci tom Odysei Hakima Fabiena Turmé, który pierwszy i drugi Wam pokazywałam jakiś czas temu już. Ostatnio właśnie udało mi się kupić trzeci tom i no na pewno przeczytam, bo to jest taka dość szybka lektura, chociaż też jak parę osób zauważyło w komentarzach pod tamtym poprzednim filmikiem, no jest to bardzo ciężka i taka przytłaczająca historia. Także zobaczymy. No ja wiem, że tutaj był happy end, ale myślę, że ta droga jego, bo to jest już ostatni etap od Grecji, po tym jak on przepłynął pontonem Morze Śródziemne do Francji. No zobaczymy. Będę Wam dawała znać. No dobra, to ja się szybko zbieram, bo już musimy wychodzić. I do zobaczenia. Jest sobota rano, więc sobie jeszcze trochę wegetujemy i czytamy książeczki. Ja cały czas czytam książeczkę Davida Diopa. Jestem na, nie wiem, 80. stronie i powiem Wam, że zauważyłam ciekawy sposób tłumaczenia tej książki po angielsku, bo w ogóle ta książka w październiku ukaże się nakładem wydawnictwa Cyranka w Polsce pod tytułem Bratnia Dusza. I faktycznie w oryginale po francusku również ta książka nosi taki tytuł.
No, a po angielsku jednak zdecydowali się, żeby ten tytuł zmienić na Nocą każda krew jest czarna. Jestem ciekawa, co tutaj było przyczyną takiej zmiany. Książka jest ciekawa, opowiada o żołnierzu w armii francuskiej pochodzenia senegalskiego, który walczy podczas I wojny światowej, jest w okopach i to jest jakby napisane w strumieniu świadomości. Poznajemy, czy dowiadujemy się, co się dzieje po tym, jak zostaje na tym froncie zabity jego przyjaciel z dzieciństwa. No i to są po prostu jego wrażenia na temat brutalności wojny, tego, co się dzieje, też tego, jak Francuzi chcieliby, żeby wróg postrzegał ich czarnoskórych żołnierzy. Także dość ciekawe spojrzenie na ten czas. Czytam dalej i dam wam znać. No po pierwsze, żeby ich uspokoić, a po drugie, aby mogli wyjść z lotniska i poczekać na następny lot według oświadczeń organizatora tego lotu. No dobra, jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, ten domeczek to jest sauna. Tutaj jest nasz teren i nasz domeczek. Jest sobota, prawie wieczór. Skończyłam już w drodze bratnią duszę Dawida Diopa i chciałam wam jeszcze dwa słowa powiedzieć o tej książce. W drugiej połowie jest więcej opisów z życia naszego bohatera sprzed wojny. On opowiada o swoim dzieciństwie, opowiada historię swojej matki i też swojej przyjaźni właśnie z tym, no, ze swoim przyjacielem, który został zabity na froncie. Jeżeli chodzi o całość, to na plus tutaj zasługuje język. Opisy w tej książce są bardzo poetyckie i to zarówno opisy, którymi nam główny bohater opowiada o wojnie, o brutalności wojny, jak i opisy, kiedy na przykład mówi o swojej matce. I zdecydowanie ten język tutaj zasługuje na wyróżnienie, na uwagę. Jeżeli chodzi o temat, no to myślę, że ta książka jest takim swego rodzaju hołdem, czy jest takim dopowiedzeniem właśnie historii czarnoskórych żołnierzy, których we francuskiej armii podczas I wojny światowej było bardzo wielu, i pokazaniem troszkę ich perspektywy, też właśnie łącznie z tym, jak oni żyli wcześniej i tym, że wielu z nich nawet nie mówiło po francusku. Na przykład nasz tytułowy bohater, znaczy nie, no nie tytułowy, przepraszam, ale nasz bohater, on nawet nie mówił po francusku wcześniej. On nie potrafi się na przykład komunikować ze swoim dowódcą, czy później z pielęgniarką, czy z lekarzem, który się nim zajmuje, dlatego że no, nie mówi po prostu po francusku, więc to jest też trochę pokazanie ich perspektywy. Tak jak już wam mówiłam wcześniej, książka nagrodzona Międzynarodowym Bookerem i myślę, że w dużej mierze właśnie ze względu na temat, na poruszenie tego spojrzenia tutaj w czasach I wojny światowej. Ja nie wiem, czy ja zrozumiałam końcówkę tej książki. Jeżeli czytaliście, to może się wypowiedzcie, co sądzicie o końcówce. Też nie chcę wam tutaj opowiadać o tym, dlatego że byłby to swego rodzaju spoiler. No, doceniam, ale nie była to jakaś książka, która mnie, nie wiem, chwyciła za serce. No, jasne, tak? Historia żołnierzy podczas I wojny światowej, zresztą myślę, że podczas jakiejkolwiek wojny jest z reguły smutna, i jak sobie pomyślimy o tym cierpieniu, którego doświadczali na co dzień, i o traumie, którą później, jeżeli
udało im się wrócić do domu po zakończeniu wojny mieli. No ale jakoś też nie była to taka historia, czy taki bohater, z którym ja mogłam gdzieś tam się lepiej zapoznać, troszkę zrozumieć, no troszkę tylko mogłam zrozumieć jego motywację, dowiedzieć się, jaki on jest, ale też przez to, że ta książka jest bardzo cienka, bardzo krótka, no to jakoś tam nie zbudowałam z nim większej więzi. Jeżeli chodzi o autora, no to zdecydowanie ciekawa postać, zresztą jego najnowsza powieść też jest teraz nominowana do Nagrody Goncourtów, do najważniejszej literackiej nagrody francuskiej. Ta też była. Ta dostała też oprócz tego międzynarodowego Bookera Nagrodę Goncourtów licealistów. No dobra, słuchajcie. Okej, ciekawe spotkanie. No i jak kogoś interesuje ten temat, no to pewnie przeczyta. Dobra, nie wiem, co teraz będę czytać. Dam Wam znać w następnym wejściu. A na razie muszę troszkę odpocząć, poukładać rzeczy i tak, po nic nie robić. Cześć! Dzień dobry, Lokitku. Co robisz, słońce? Pilnujesz? Tak? Łamatko, ja żona! No, pogoda mogła być troszeczkę lepsza, ale cóż, nie będziemy narzekać, nie? 10 stopni jest. Cześć, jest niedziela wieczorem. Mam nadzieję, że mnie jeszcze widać, chociaż robi się już tutaj dość ciemno. Właśnie wróciliśmy z Lokim z krótkiej przebieżki. Loki teraz śpi tutaj na fotelu. Zaraz Wam pokażę, bo po prostu ten pies jest niemożliwy. Ale chciałam Wam pokazać, co teraz czytam. A czytam Syna Szczęścia, czyli drugi tom trylogii Diny Herbjørg-Wassmo, norweskiej pisarki. W pierwszym tomie, czyli w księdze Diny, poznaliśmy właśnie tytułową Dinę i to jest w ogóle historia z XIX wieku. Zaczyna się na początku, no na początku, pewnie gdzieś w latach 20, bo teraz mamy rok chyba 1858. No i właśnie w pierwszym tomie wszystko skupiało się wokół tytułowej Diny, która była taką buntowniczką i bardzo taką kobietą o bardzo silnym charakterze i trochę nietypową na swoje czasy. W tym tomie poznajemy jej syna Benjamina i to właśnie z jego perspektywy, chociaż nie zawsze
tylko z jego perspektywy, dlatego że tutaj narrator też pokazuje nam inne postaci, ale jakby wszystko się skupia właśnie wokół niego. I najpierw, na początku książka otwiera się tak, że Benjamin szuka Diny już jako dorosły mężczyzna. Jest chyba w Berlinie, z tego co pamiętam, i później cofamy się do jego młodzieńczych, nastoletnich lat i dowiadujemy się troszkę więcej o tym, jak wyglądało właśnie dorastanie w Reinsnes, czyli w tym majątku, którym rządziła właśnie wtedy Dina, jak kształtowała się jego relacja z matką, jaką tajemnicę też dzielili. I jak było mu trudno właśnie dorastać w, no, w trochę cieniu takiej bardzo silnej i niezależnej osobowości. Jestem chyba teraz już na 230 stronie i okoliczności, w których teraz jestem, sprzyjają lekturze tej książki, bo ona jest taka niespieszna, też no tutaj mamy północną Norwegię, więc te opisy przyrody są takie surowe i powiem wam, że całkiem gładko mi wchodzi, także pewnie zaraz jutro czy pojutrze będę wam dalej opowiadać, jak mi się podoba. A tymczasem, papa, idę dalej czytać, wypić kawkę, a wy jeszcze spójrzcie na tego mojego gałgana, co on robi. Tak. Tak Lukitek spędza wieczory. Prawie jak ja. No dobra, na razie, papa, pa. Kitku, zabrnęliśmy do końca wyspy. Jak tu jest pięknie! Cześć, dawno do was nie gadałam, bo już minął tydzień, już jest wtorek, dzisiaj jest ostatni dzień naszego urlopu szwedzkiego, ale chciałam wam jeszcze pokazać tylko i powiedzieć dwa słowa, co udało mi się przeczytać. Skończyłam księgę Diny, Herbjörg Wassmo, to znaczy nie księgę Diny, Syna Szczęścia, czyli drugą część trylogii Diny. I powiem wam, że tak jak na początku miałam problem z tym, że tutaj ma poznaję perspektywę jej syna, tak później to się rozkręciło i się naprawdę wciągnęłam. I wydaje mi się, że takim ogromnym plusem jest taka autentyczność i wiarygodność tych bohaterów, bo oni naprawdę nie są postaciami takimi cukierkowymi, takimi, wiecie, które zawsze podejmują dobre decyzje i
koniec końców jakby, nie wiem, kierują się jakimiś moralnymi zasadami, które są godne podziwu, tylko po prostu popełniają bardzo wiele błędów. Czasami ich decyzje są naprawdę takie, że no, są godne pożałowania. Ale to myślę, że jest taki ogromny plus tych postaci i tych historii. I będę czekać na kolejną część. Na pewno będę chciała szybko po nią sięgnąć. Chociaż w sumie nie wiem, bo ta czekała chyba 2 lata. I przeczytałam jeszcze, przeczytałam Odyseję Hakima, 3 tom. Czyli ten ostatni już etap od Grecji do Francji. I chyba to jest najsmutniejszy tom z tych wszystkich 3. Dlatego, że tutaj w sumie najbardziej widać też niechęć innych ludzi do uchodźców, zwłaszcza kiedy Hakim ze swoim synkiem Hadim przemierzają Węgry. No i tam naprawdę muszą uważać na policję, która próbuje ich wyłapać i wysłać do obozów, w których oni są traktowani naprawdę bardzo, bardzo źle. Tak jak on tutaj opisuje, no to były na przykład, nie wiem, 4 toalety na setki osób i też ludzie są nieprzyjaźnie nastawieni do nich, dlatego że jak jest w Budapeszcie, no to na przykład ludzie ich obrażają, krzyczą, żeby się stąd wynosili, nie rozumiejąc w ogóle ich sytuacji. I też bardzo fajna jest tutaj taka jedna rozmowa właśnie Hakima z jednym mężczyzną, którego on spotyka, która pokazuje właśnie całą tę sytuację i to niezrozumienie. No i jest taki smutny, naprawdę powiem wam, że jest to przykre. No ale zresztą jak wiemy już z samego początku, udało mu się dotrzeć szczęśliwie do Francji, chociaż oczywiście z przygodami. I naprawdę polecam też młodszym czytelnikom, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy z Natalią, myślę, że to jest dobry taki punkt wyjścia do dyskusji na ten temat. No dobra, my się pakujemy, lecimy dalej. Nie udało mi się w tych ostatnich dniach nic więcej przeczytać, bo dużo też jeździliśmy rowerami, chodziliśmy po jakichś tam rezerwatach natury i tak dalej, więc... Ale spróbuję jeszcze może w drodze powrotnej poczytać trochę Dewocję Anny Ciarkowskiej. Dobra. Co to? A to jest letnia rezydencja królów szwedzkich na Holandii, zbudowana na początku XX wieku dla królowej Wiktorii, która biedna miała problemy z płucami i często jeździła do Włoch. No i zainspirował ją jakiś projekt willi kogoś tam, no i sobie taką tutaj też zbudowała. Sprytna. A to chyba jest królowa. No dokładnie. Co się stało się? Dołek? Tak, ale tu nie ma. A jeszcze wujek... Ruiny zamku Borgholm. To jest zamek, proszę Państwa, Borgholm na Holandii. Do którego może sobie wejść z pieskiem, nikomu on nie przeszkadza, może sobie wszędzie chodzić, nie tak jak w Polsce. I wyobraźcie sobie, że ten zamek, który spłonął w 1806 roku, więc teraz wygląda jak wygląda, już tylko są ruiny, to miał być rezydencją Katarzyny Jagiellonki, w razie gdyby została wdową po Johanie. Proszę Państwa, polska historia. Idziemy już, tak? Bo Lokitek już się niecierpliwi. Chyba chcemy wracać. Przez nową robotę jesteś... Thank you.
Cześć, jestem już w domu. Udało mi się jeszcze troszkę przeczytać dewocji Anny Ciarkowskiej, tak chyba z 1/3 może. Więc powiem Wam tylko dwa słowa, o czym ta książka jest. Otóż to jest książka, która jest napisana w formie takiej spowiedzi. Spowiedzi dziewczyny pochodzącej ze wsi, która wiemy, że jakby dokonała jakiegoś cudu i teraz właśnie spowiada się i rozmawia z księdzem. I opowiada całe swoje życie, opowiada o tym, skąd jest, opowiada o swoich rodzicach i to jest taki monolog, ale trochę tak jak u Myśliwskiego w traktacie o łuskaniu fasoli, że my nie słyszymy słów księdza, nie słyszymy słów tej właśnie drugiej osoby, tego rozmówcy, ale cały czas tylko słyszymy wspomnienia i głos tej bohaterki naszej. I oczywiście motywem przewodnim tutaj jest religijność. Religijność właśnie w bardzo małej społeczności wiejskiej i to, jak właśnie ta dziewczynka dorastała, w jakim przekonaniu jest o jej tacie, który był osobą bardzo bogobojną. I tak powoli sobie płyniemy przez tę historię. Jestem ciekawa zakończenia. Ale to już Wam chyba powiem, jak będziemy z Natalią razem opowiadać o książkach, które przeczytałyśmy we wrześniu. Także na razie mi się bardzo podoba. Nie jestem jakoś bardzo zachwycona tą książką, ale jak najbardziej jest ciekawa i myślę, że też warta przeczytania. No dobra, jak widać teraz nadszedł czas odpoczynku po wakacyjnego, więc... Lecę troszkę ogarniać, zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Tak, wakacje były bardzo intensywne. No dobra, to dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, co Wy ostatnio przeczytaliście. Czy czytaliście te książki, o których mówiłam, czy Wam się podobały. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!